Dzień dobry zatem jeszcze raz. Witam Państwa, Wiesława Pastuszek. Poprowadzę jak zawsze poniedziałkowe konsultacje dzisiaj na temat transferu w imieniu Fundacji Budzimy Uśpione Umysły, która wspiera pracodawców i przedsiębiorców na rynku głównie finansowym. A PPK się jak najbardziej w to wpisuje. Dobrze, co dzisiaj poruszymy? Temat transferu, szczególnie z perspektywy takich trzech obszarów. Proces transferu, czyli na czym dokładnie to polega, co trzeba zrobić, w którym momencie, co kto komu ma dać i kiedy. I pytanie, czy można to uprościć, i tym się zajmiemy w trzecim punkcie. A do tego jeszcze powiem Państwu, jakie dokumenty do transferu będą potrzebne dla pracodawcy i dla pracownika. Transfer generalnie jest takim dosyć dziwnym tematem, dlatego że teoretycznie obowiązek transferu leży na pracodawcy pod warunkiem, że pracownik da sygnał, żeby go zrobić. Przy czym pracodawca absolutnie nie musi przypominać pracownikowi, że ma on pamiętać o tym, żeby dać sygnał do pracodawcy. W związku z czym tak każdy będzie patrzył na każdego, pracownik na pracodawcę, pracodawca na pracownika. Można zapobiec jak gdyby tym przepychankom, oczywiście dać jasną informację pracownikowi, aczkolwiek nie jest pracodawca do niej zobowiązany i to jest istotne. Co to jest transfer? Transfer jest to przeniesienie pieniędzy z jednego PPK do drugiego PPK. Oczywiście mówię o transferze w obszarze PPK. Więc przenosimy pieniądze z jednego do drugiego, najczęściej z tego starego do obecnego. Przy czym nie jest to obowiązkowe, czyli finalnie pracownik jak się postara i będzie chodził od pracodawcy do pracodawcy, może mieć dzisiaj 17 PPK, bo tyle instytucji zarządza tym tematem. Więc oczywiście dla pracownika jest to dozwolone, pracodawca może mieć zawsze tylko i wyłącznie jedno PPK. I tak jak pracownik chodząc od pracodawcy do pracodawcy będzie mógł mieć kilka PPK lub dokonywać transferu ze wszystkich lub z jednego z wielu na przykład do obecnego, tak pracodawca również są sytuacje, w których on dokonuje transferu. Jest to moment, gdyby pracodawca zmieniał instytucję finansową. Wtedy uwaga, procedura zmiany transferu jest bardzo podobna, jak przychodzi nowy pracownik, mówi halo, mam PPK, proszę mi stare pieniądze, znaczy pieniądze ze starego przesłać do nowego. To jak najbardziej wtedy jest taka sama procedura. No dobrze, czyli jak na czym polega transfer, jak to uprościć i jakie dokumenty są potrzebne. Graficznie mechanizm transferu wygląda w sposób następujący. Przychodzi nowy pracownik do nas, jako do pracodawcy i w tym momencie to jest symbol księgowego osoby kadrowo-płacowej, która ma na głowie wszystko, więc tak dla rozbawienia trochę, więc ktoś odpowiedzialny w imieniu pracodawcy powinien pracownikowi na dzień dobry wręczyć dokumenty PPK. Druga, i to jest pierwszy krok, czyli wręczamy dokumenty i czekamy co będzie. Jeżeli pracownik nie chce przystąpić do PPK, jak gdyby temat nie istnieje dla nas, nic nie robimy, tak? Tu mamy łapkę, nie robimy nic, ale jeżeli przystąpi do PPK, czyli nie złoży deklaracji rezygnacji, mówię o tej największej grupie 1855, to wówczas przystępujemy do działania. Zapisaliśmy go do PPK i teraz co dalej? Drugi krok polega na tym, że czekamy, czy w ciągu 7 dni od zapisania go do PPK. Nie mówimy o umowie o zarządzanie, mówimy o umowie o prowadzenie. Umowa o prowadzenie polega na dopisaniu tego konkretnego Jasia Kowalskiego do umowy o prowadzenie z instytucją finansową. Jeżeli w ciągu 7 dni od zapisania pana Jana do PPK pan Jan nie da nam oświadczenia o tym, że ma inne PPK, tak, lub daje za późno, on ma 7 dni tylko, to wówczas nic nie robimy, ale jeżeli wpłynie nam to oświadczenie, to musimy podejść do procedury transferu. I teraz uwaga, pracodawca nie ma obowiązku zawiadomić pana Jana o tym, że zawarł z nim w jego imieniu umowę o prowadzenie, obowiązek taki ma instytucja finansowa. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba pamiętać i drugą przytoczę Państwu, bo tu mam otwarty przepis ustawy. W przypadku zmiany pracodawcy uczestnik PPK jest zobowiązany do złożenia nowemu pracodawcy oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK.
uczestnik PPK, czyli pracownik, tak? Uczestnik powinien złożyć takie oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie. Uwaga, nie obliguje się podmiotu zatrudniającego do podejmowania działań mających na celu uzyskanie od uczestnika takiego oświadczenia. Nie, nie musimy, nie jesteśmy zobligowani, możemy dać sygnał, słuchaj, jeżeli masz inne PPK, to składasz oświadczenie nie później niż 7 dni od zapisania Cię do PPK, a zapisywać Cię będziemy, i teraz pytanie, zapisywać do PPK będziemy go minimum 14 dni po odbyciu, po pełnych 14 dniach pracy u tego pracodawcy, oczywiście tych dni, gdzie był pełna składka ZUS-u, maksymalnie 90 dni, czyli między 14 a 90 dni jest ten okres stażu i oczywiście to decyduje o tym pracodawca. Przypominam, staramy się nie różnicować pracowników, czyli jak wobec wszystkich mamy mechanizm, nie wiem, 30, 40, 60 czy 90 dni, to wobec wszystkich, tak? Nie, że według wobec jednego 14 dni, a drugiego 90, nawet jak pracownik bardzo chce. Pani Ola się pyta, jeżeli nie jest wskazane wprost, że są to dni robocze, oznacza 7 dni kalendarzowych. Tak, Pani Olu, dni robocze w tej ustawie mamy wskazane na pewno tylko między umową zarządzania a umową o prowadzenie, 10 dni roboczych. Natomiast tutaj, jeżeli nie ma, to no, tak się domniemuje, że to jest 7 dni kalendarzowych. Czyli przy długim weekendzie może mieć mało czasu. Ok, czyli teraz tak, jesteśmy na drugim kroku. Oczekujemy momentu, czy on złożył nam to oświadczenie o innych starych PPK, czy nie. Jeżeli nie złożył, nie robimy nic. Jeżeli złożył oświadczenie, przechodzimy do kolejnego kroku. I słuchajcie Państwo, bezzwłocznie po złożeniu przez pracownika do pracodawcy oświadczenia powinniśmy wręczyć mu informację o transferze. Tak? Czyli on składa oświadczenie, a my dajemy informację o transferze. Bezzwłocznie nie oznacza natychmiast, czyli w możliwy jak najszybszy sposób, kiedy księgowa dostarczy pracodawcy, pracodawca nie będzie na urlopie, ktoś odpowiedzialny, pracownik będzie dostępny, a nie na budowach w całej Polsce. Dlatego, że te dokumenty powinny być, o ile my możemy wysłać oświadczenie mailem, o tyle pracodawca, pracownik musi nam oddać je na druku, na piśmie z własnym podpisem. Więc i tak to oświadczenie, jeżeli ma do nas wrócić, jeżeli ta informacja o transferze, na podstawie tej informacji o transferze ma pracownik nam oddać jakąś naszą, swoją zwrotną informację, to ona musi do nas wrócić w dokumencie pisanym. I teraz uwaga, co dalej. My dajemy mu informację o transferze i czekamy znowu 7 dni na reakcję pracownika. Jeżeli pracownik nie składa tak zwanego protestu, tak? Czyli nie składa zastrzeżenia, ja nie chcę transferu, lub złoży to po terminie 7 dni, to robimy ten transfer. Jeżeli jednak pracownik złoży w ciągu 7 dni, o, to się nazywa sprzeciw, złoży w ciągu 7 dni sprzeciw od transferu, to nie robimy tego transferu, czyli mamy znowu tutaj łapkę. I teraz zobaczcie Państwo. W obu przypadkach mamy 7 dni, czyli czekamy od pracownika 7 dni na oświadczenie po umowie o prowadzenie i czekamy 7 dni na sprzeciw po podaniu informacji o transferze. Państwa, ta kolejność, tu 7 dni, tam 7 dni, tu bezzwłocznie, ta konieczność kontaktowania się z pracownikiem wiele razy i pilnowania pewnych terminów, według mnie absolutnie jest nierealna przy zewnętrznym biurze księgowym i przy pracodawcy, który ma zupełnie inne rzeczy na głowie i czasami przy braku kontaktu z pracownikami. Tym bardziej braku kontaktu pracownika z księgowością, tak? Czy nawet działem kadry płac. I to jest, robi tutaj duże zamieszanie. Ja tylko tutaj jeszcze postaram się odpowiedzieć na pytania. Pani Agnieszka, a jeśli pracownik złożył rezygnację, a teraz jednak chce przystąpić, jaki czas mamy na rejestrację? Pani Agnieszko, jak gdyby pytanie nie z tego tematu, ale powiem, że jeżeli pracownik złożył kiedyś rezygnację, a dzisiaj składa wniosek jednak o zapisanie się do PPK, to powinniśmy to tak naprawdę w przyszłym miesiącu, bo to od następnego miesiąca, powinniśmy natychmiast uruchomić procedurę zapisania go i w kolejnym miesiącu, czyli od pierwszej składki, od pierwszego wynagrodzenia po zapisaniu go do umowy o prowadzenie, odprowadzić.
przy zapisaniu jest, że tak powiem, mniej wymogu takiego pośpiesznego niż przy rezygnacji. Ważne jest to, przy rezygnacji, jeżeli składa, to ona działa natychmiast, czyli w dniu złożenia. Przy zapisywaniu mamy ten czas na uruchomienie procedury. Czy to oświadczenie musi być formalne, czy jeśli pracownik po prostu powie, że wcześniej miał PPK, ale bez prośby o transfer, to nie robimy nic? No nie, panie Emilio, niestety wszystkie te dokumenty muszą być na piśmie. My musimy dać, i tak jak mówimy tutaj od początku, my musimy dać mu dokumenty na piśmie związane z PPK, tak? Szczególnie tam osobom powyżej 55 roku życia, i zalecam, a przynajmniej nawet jeżeli akurat w tym pierwszym momencie, jeżeli nie dacie na piśmie, to zalecam posiadanie potwierdzenia, że w jakikolwiek sposób one do pracownika, czy ta informacja dotarła. Natomiast już kolejne muszą być ewidentnie na piśmie. Oświadczenie pracownik musi nam złożyć na piśmie. Informacja o transferze musi być na piśmie i sprzeciw musi być na piśmie. Dużo tego. Myślę, że można byłoby to prościej, ale mamy tak, jak mamy na chwilę obecną, więc te wszystkie rzeczy muszą być tak zrobione. I teraz ja opisałam Państwu ten proces, wszystkie te rzeczy, które mówiliśmy, są opisane, zaraz pokażę jak, plus pokażę jeszcze warunki, jakie trzeba spełnić, pamiętając o tym, tak? Dlatego, że zobaczcie, jeżeli nie zapisujemy pracownika do PPK, jeżeli nie złoży oświadczenia, a pamiętamy, że pracodawca nie musi mu przypominać, że ma złożyć oświadczenie. Oni dokładnie napisali, nie obliguje podmiotu zatrudniającego do podejmowania działań mających na celu uzyskanie od uczestnika takiego oświadczenia. Tak? Chcesz to składaj, nie to nie, nawet nie musimy zawiadamiać pracownika, że on takie oświadczenie powinien złożyć. Lub wpłynie za późno, nic z tym nie robimy, oczywiście nic pracownikowi nie przypadło. Pracownik zawsze może iść sobie do obecnego PPK i poprosić o transfer, tak? Idzie do obecnego PPK, bierze tak zwane zaświadczenie o tym, że zawarta jest w jego imieniu umowa, idzie sobie do starego i mówi: proszę o transfer. Więc dla niego nie jest absolutnie to skomplikowane. Chyba że pracownik zupełnie nie porusza się po platformach internetowych, po platformach elektronicznych, no to wtedy musi to zrobić wszystko pisemnie, więc łatwiej mu zrzucić to na głowę pracodawcy, ale jeżeli jest to pracownik, który porusza się bez problemu po platformach internetowych, nie będzie miał problemu. Dobrze, to teraz zobaczmy Państwo dokumenty, które trzeba będzie wziąć pod uwagę przy transferach. Tu macie Państwo większość dokumentów, która powinna, nie wszystkie, dokumenty, przypominam, są u nas ponumerowane od 1 w górę. Tytuł dokumentu zawsze ten numerek posiada i tytuł dokumentu wpisujemy, co ta informacja, co ten plik ma. Dlatego one są troszkę inaczej zatytułowane niż te oryginalne PFR-owskie. Chcemy po prostu raz, że łatwiej się poruszać, czwórka, piątka, szóstka, niż tłumaczyć który, tym bardziej, że niektóre dokumenty wyglądają bardzo podobnie, szczególnie szósteczka i siódemka, bardzo często są pomyłki, bo one różnią się tylko i wyłącznie jedną linijką, drobnym drukiem, a poza tym wyglądają tak samo. Więc nasze dokumenty są ponumerowane, w tytułach mają informacje, czego dotyczą. Jak Państwu doradzamy, to poruszamy się raczej numerkami. Dla Państwa też jest w tym momencie bardzo łatwo odszukać ten dokument u siebie na komputerze czy laptopie. Więc to są dokumenty, które powinny być. Oczywiście wykaz tych dokumentów też Państwo dostaną. Dostaniecie dzisiaj też wzory dokumentów, jeżeli ktoś gdzieś tam nie ma lub ma stare albo coś, to wszystko to dzisiaj razem z prezentacją do Państwa pójdzie. Natomiast tak, jakie dokumenty na dzień dobry, może inaczej, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Czwórka, piątka to jest coś, co wręczamy pracownikowi w momencie, jak do nas przychodzi. No chyba że ma powyżej 55 roku, to zamiast piątki wręczamy mu szósteczkę, tak? Dalej do transferu będzie potrzebna nam dziesiątka, oświadczenie pracownika właśnie o tych starych swoich PPK, jedenastka, którą my kierujemy do pracownika, halo, informujemy Ciebie, że mamy obowiązek transferu, i dwunastka dla pracownika, który mówi: ale ja nie chcę transferu. I szczerze mówiąc tak, jeżeli pracownik nie będzie chciał transferu, to po co ta cała zabawa, to niech w ogóle nie składa tej dziesiątki, bo to jest niepotrzebna robota.
Więc nie byłoby to nierozsądne na początku, jak pracownika zatrudniamy, zadać mu pytania, czy będzie uczestnikiem PPK i wtedy dajemy odpowiedni druk, bo po co mu nie będziemy mu wręczać deklaracji rezygnacji, a jeżeli nie chce, no to wręczymy deklarację rezygnacji. Natomiast jeżeli będzie chciał być uczestnikiem PPK, no to od razu my się pytamy, czy będzie chciał transfer, czy nie. Bo jeżeli chce transfer, no to dajemy mu 10 i potem jedyną rzeczą, którą będzie trzeba zrobić, to jest wręczenie 11. Ale już wiemy, że tej 12 do nas nie spłynie. A jeżeli nie chce transferu, to w ogóle niech tej 10 nie składa. Bo na jedno wyjdzie, a my mamy koło myje 10, 11, czekamy na 12, tu 7 dni, a tu on zapomniał, nie dostarczył, to pracodawca nie przekazał sprzeciwu, a pracownik prawidłowo złożył w ciągu 7 dni, a myśmy złożyli wniosek o transfer. Po co ta zabawa? Dlatego początkowa informacja, i to jest klucz tak naprawdę załatwienia sobie sprawy, czyli przydałby się dobry komunikat do pracowników, co zrobić z nowym pracownikiem, do pracodawców, przepraszam, co zrobić z nowym pracownikiem, jakie pytania mu zadać i jakie dokumenty mu wręczyć. Dobry pomysł na maila dla Państwa z takim kompletem. Tak, czyli widzimy. I teraz uwaga, przychodzi pracownik, który ma 18,55, to do transferu będziemy potrzebowali 4, 5, no i dla niego 10. Tak? Jeżeli będzie na początku, powie nam tak, że chce transfer, chce PPK i chce transfer, no to te 3 dokumenty warto mu od razu dać, bo i tak się będzie zaraz do nas dobijał. I powiedzieć mu, chłopie, 7 dni po zawarciu umowy o prowadzenie składasz nam 10. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy on może tą 10 złożyć wcześniej. Zapytam się. Ale jeżeli nawet nie może złożyć wcześniej, no to odpowiednia data na 10 by też załatwiła sprawę. Jeżeli mamy natomiast pracownika powyżej 55 roku życia, no to mamy 4 i 6 i koniec, tak? Oczywiście, że jeżeli pracownik powyżej 55 roku życia złoży nam wniosek, tak, o prowadzenie dla niego PPK, no to od razu zadajemy pytanie, tak, bo pytamy się, będzie chciał mieć PPK, miał PPK, to warto mu tą 10 od razu dać, tak? Tak samo go potraktować jak młodszego. Natomiast udział osób powyżej 55 roku życia jest jeszcze niewielki, szkoda, ale jest niewielki, w związku z czym rzadko kiedy oni chcą do PPK należeć. Tu macie Państwo, i tego ja nie będę omawiała, tu macie Państwo na 2 kolejnych slajdach omówione kroki, które przed chwilą omówiłam. Ja chciałabym się skupić na tej tabeli, więc możecie sobie spokojnie przeczytać. To jest dokładnie to, co mówiłam na grafiku, natomiast skupię się na tej tabeli, bo zależy mi na tym, żebyśmy przeszli jeszcze raz ten proces, uwzględniając warunki, jakie muszą nastąpić. Czyli proces transferu środków na koncie PPK, tak, pracownika od PPK poprzedniego pracodawcy do obecnego. Najpierw pierwszy krok, dajemy te dokumenty i tu Państwu napisałam, między 18-54 rokiem życia 4 i 5 dokument, 55, 69, 4 i 6. Oczywiście musimy być świadomi, że pracownik musi spełnić status osoby zatrudnionej. Umowa, nieważne dzieło, nieważne czy zlecenie, czy etat, ale umowa z pełnym ZUS-em, tak? To jest warunek. Między 18 a 69 rokiem życia. Nie może to być urlop bezpłatny, natomiast jak najbardziej wszystkie urlopy macierzyńskie, wychowawcze, rodzicielskie wchodzą w grę. No i oczywiście dajemy po zatrudnieniu i zachęcam do tego, żeby wziąć potwierdzenie od pracownika, że takie dokumenty dostał. Dobra, idziemy do kroku kolejnego. Zapisujemy do PPK, jeżeli oczywiście pracownik chce być uczestnikiem, tak? Podpisujemy w jego imieniu umowę o prowadzenie. I tu jest ważne, abyśmy pamiętali, minimum 14 dni w ostatnich 12 miesiącach. Czyli jeżeli on był w zeszłym roku tydzień u nas i w tym roku tydzień u nas, nie minęło 12 miesięcy od jednego tygodnia do drugiego tygodnia, to jak najbardziej on ma prawo być uczestnikiem PPK. Pamiętamy, że maksymalna liczba dni, którą może trwać staż, to jest 90 dni też kalendarzowych. I wtedy w 10 dniu następnego miesiąca, w którym minęło to 90,
musimy go zapisać. Przypominam, jeżeli go nie zapiszemy, to zgodnie z ustawą umowa i tak została zawarta. Co powoduje obowiązek odprowadzania składek PPK za pracownika do instytucji, co skutkuje, jeżeli tego nie zrobimy, pracownik może przyjść do nas z roszczeniem o utratę korzyści. I ostatnio słuchałam szkolenia, gdzie były pokazywane symulacje i to nie, proszę Państwa, tak, że no dobra, zwróćmy mu korzyści, zapomnieliśmy, czy pół roku później go zapisaliśmy, więc 6 składek pracodawcy wpłacimy mu, na przykład przez 6 miesięcy będziemy płacić za niego dodatkową składkę, nie 1,5, a 3%, więc wyrównamy, super, tylko on za chwilę Państwu wyliczy, że przez te pół roku te składki, gdyby były wpłacone, to zysk z tego pół roku byłby tyle i ten zysk wyliczy przez kolejne 20 lat, tak jak teoretycznie chciałby być uczestnikiem PPK. No, ja wiem, że to są chore sytuacje, pracownik musi iść do sądu i na drodze cywilnej to robić, dlatego warto do nich nie dopuszczać, pamiętać te 90 dni i żeby pracownik został zapisany i sprawa z głowy. Idziemy dalej, jesteśmy przy punkcie zawiadamiamy, czyli tak, jeżeli już zapisaliśmy go do PPK, to zawiadamiamy go o obowiązku transferu, ale pod warunkiem, że on nam złożył 10, czyli oświadczenie. Czyli najpierw w ciągu 7 dni on musi nam złożyć 10, czyli oświadczenie. Jeżeli nie złożył tej 10, to nie składamy 11, kropka. Tak? Tu jest napisane bezzwłocznie, bo tak mówią przepisy. I oczywiście tu Państwu dopisałam, że umowie o prowadzeniu zawiadamia go instytucja finansowa, czyli nie musimy jako pracodawca zawiadomić go o tym fakcie. Kolejny krok, nie robimy transferu, jeżeli przyniósł nam sprzeciw, przy czym od razu mówię, jeżeli chciał składać sprzeciw, to po co ta 10, nie wywołałaby ona 11, ani 12, więc w tym momencie warto jest to pytanie na początku. Natomiast jeżeli nie złożył sprzeciwu lub złożył go za późno, to robimy transfer. I ja tutaj widzę problem, jeżeli pracownik nie chciał tego transferu i złożył sprzeciw do pracodawcy, ale pracodawca zapomniał, nie zdążył, zgubił, zapodział, zawieruszył jego sprzeciw. I po co wtedy te... I wtedy jest korekta. Wtedy jest korekta i pensji, i składki, i wszystkiego razem. Więcej roboty na pewno dla kadrowca i płacowca, więc nie ma sensu. Okej, to są rzeczy najistotniejsze w transferze. Ja się sobie na to pozwoliłam popatrzeć tak globalnie. Dopisałam Państwu tu na grafiku, które dokumenty powinny być złożone. Tu wzięłam pod uwagę, że jest to osoba między 18 a 55 rokiem życia. I teraz tak, istnieje taka praktyka, nie wiem, czy się ktoś do tego doczepi, czy nie, myślę, że nie, że w momencie rozmowy z pracownikiem na samym początku, jeżeli on mówi tak, chce być PPK, tak, chce robić transfer, od razu oprócz dokumentów 4-5 ma wydawany dokument 10 i 11. Co do 10 nie ma problemu, można mu to dać. Czy 11 wolno mi dać? Ona na pewno nie będzie na ten moment skuteczna, bo 11 jest dopiero skuteczna wtedy, kiedy on odda 10. Więc tutaj mam duży znak zapytania, ale widziałam takie praktyki, że też się od razu dawał 10, 11, ciach, tak? A pracownik złożył 12 i był problem. Więc lepiej się dobrze zapytać na samym początku. W każdym razie biorą udział w samym transferze 3 dokumenty, 10, 11, 12. Dlaczego? Nie wiem. Jak sobie z tym poradzić? Na pewno dobrą rozmową i dobrym pytaniem na dzień dobry to byłoby rozwiązanie idealne. A jeżeli będzie jakiś problem z pracodawcą, z uczestnikiem, telefon do fundacji, ogarniemy. Jeżeli czegoś nie poruszyłam, zapraszam do mnie, do pani Doroty albo do mnie, to akurat co do transferu to raczej do mnie. Jeżeli nie odbieram, to może pani dać Dorocie znać, że czekacie Państwo na informacje. Pani Ania się pyta, my dajemy komplet cały razem z umową, czy to jest ok? Wtedy są informowani o PPK, dajemy wszystkie oświadczenia. Pani Aniu, wracając do tego slajdu, no dobra, dajecie 4-5, czyli informacje i deklaracje rezygnacji, dajecie 10, czyli oświadczenie o
posiadanych PPK i dajecie też jedenastkę. Jeszcze dwunastkę może, bo to jest istotne. Najczęściej wygląda tak, że wypisują prawie wszystko, a parę dni potem dają rezygnację i tak, i tak. No tak, Pani Aniu, bo oni nie są świadomi tego w ogóle, co oni wypisują. Oni nie rozumieją tych druków i dlatego jest taka kołomyja, więc i pewno przez jakiś czas jeszcze tak będzie. Niech oni się skupią w ogóle najpierw na odpowiedź na pytanie, czy chcą, czy nie chcą. Jeżeli nie chcą, tu masz komplet. Jeżeli chcesz, to tu masz komplet. Jeżeli kiedyś zmienisz zdanie, to daj znać. Jak on zmieni zdanie za pół roku, to ja nie wiem, czy dzisiejsze dokumenty będą takie same jak pół roku, za pół roku, tak? Czy nie będzie jakaś zmiana w przepisach. Nie ukrywam, że nie nadążam czasami monitorować się z pewnych zmian w przepisach, więc może rozwiązanie będzie takie, żeby jednak pracodawca zapytał się, będziesz uczestnikiem, czy nie będziesz? On ma prawo się zapytać. Jeżeli nie będziesz, to jest obowiązujący dla ciebie komplet dokumentów, jeżeli będziesz uczestnikiem, to jest obowiązujący komplet dokumentów. Może będzie to prościej. Pani Wiesławo, czy numer 10 również musimy pracownikowi wręczyć na dzień dobry? Nie, nie musimy. I to jest właśnie to pytanie, które przeczytałam. Nie obliguje podmiotu zatrudniającego do podejmowanych działań mających na celu uzyskanie od uczestnika takiego świadczenia. Możemy dać, nie musimy dać. Nie jest to nasz obowiązek. Obowiązkiem jest pracownika, aby zawiadomił nas o tym, że ma inne PPK. Ja tylko po prostu mówiłam, że opłaca się z pracownikiem porozmawiać i zapytać się go, czy będzie uczestnikiem PPK i czy będzie robił transfer, bo potem więcej roboty jest z bieganiem wzajemnym, tu dziesiątka, tu jedenastka, a tu siedem dni, a tu minęło, tu nie minęło, a tak on ma napisane w tym terminie złożyć to, w tym terminie to i koniec, kropka. Bo jeżeli chce transferu, to on nie złoży nam dwunastki, a jak nagle dowie się dopiero o całej sytuacji, dostając jedenastkę, to mówi, a może ja nie chcę tego transferu, ja chcę mieć dwa PPK. Z jednej strony opłaca się mieć więcej PPK, bo zawsze mogę zlikwidować jedno z nich, nie tracąc wpłat i dopłat na tych pozostałych. Z drugiej strony no są instytucje, które, znaczy ogarnianie się w tych siedmiu czy tam iluś PPK może być problematyczne dla pracownika, nie? On i tak dostanie jedną dopłatę tylko, więc to nie będzie dla niego rodziło skutków finansowych. No jasne, że niektóre instytucje lepiej lub gorzej zarządzają, to jest też inna sprawa, ale to nie dzisiaj temat. Więc z tą dziesiątką nie musicie, możecie. Czy prezentację otrzymamy? Tak, oczywiście. Nie podpisują tego, czego nie chcą. No tak. Okej. Okay. Pani Emilia, czy jak w ciągu 7 dni pracownik nie złoży oświadczenia, to okno się zamyka. Już pracodawca nie ma obowiązku transferu i pracownik może sobie ten transfer załatwić sam. Tak dokładnie. Czy pracodawca może jednak nadal zrobić za niego? Nie. Pani Emilio, dlatego że według przepisów nie mamy prawa jako pracodawca robić transfer za pracownika. To nie jest po 7 dniach, to nie jest kwestia naszej woli, chęci i tak dalej, tylko kwestia przepisów. Jeżeli pracownik bardzo będzie chciał i my będziemy bardzo chcieli mu pomóc, to musimy pamiętać, aby data na jego oświadczeniu nie była późniejsza niż 7 dni po podpisaniu umowy o prowadzenie. Jeżeli Państwo jak gdyby dobrze rozumieją, co mam na myśli. To jest tylko ta sytuacja. Czy za niewydanie 10, 11, 12 pracodawca ponosi konsekwencje? Nie, Pani Aniu, w ogóle za dziesiątkę nie musimy wydawać, ale 11. Jest obowiązek. Dwunastkę z kolei daje nam pracownik, więc też my nie ponosimy konsekwencji, tak? Mało tego, od razu Państwu powiem, że my nie mamy obowiązku dać pracownikowi dziesiątki i dwunastki, chodzi o druk. Pracownik sam ma portal Moje PPK w PFR-ze i ma obowiązek się zaznajomić, pobrać i nam dać. Co prawda to pachnie abstrakcją, bo oni w życiu tego nie robią. Więc jeżeli jak gdyby chcemy sobie zaoszczędzić pracy, bo taki jest finalny cel, żeby tej roboty nie było tyle i żeby tych papierków nie latało i żeby kary finalnie nie płacić. Więc zobaczcie Państwo, znowu wracamy do kluczowego pytania na początku. Będziesz w PPK? Nie, nie chcę. To tu masz komplet. Chcesz być w PPK? Tak, to tu masz komplet. Składasz to w tej kolejności i możemy przygotować taki komplet dla chcącego i niechcącego.
może to byłoby rozwiązanie. Natomiast nie musimy wręczyć dwunastki, nie musimy wręczać dziesiątki, nie musimy dać druku, to pracownik powinien nam dać, możemy, natomiast na pewno obowiązkowo musimy wręczyć pracownikowi jedenastkę, tak? W sytuacji, kiedy do nas 7 dni po podpisaniu umowy o prowadzenie dotrze dziesiątka. Czy to oświadczenie musi być formalne, czy jeśli pracownik po prostu powie nie, to musi być formalne, to już chyba czytałam to pytanie, przepraszam, mam trochę inne pytanie, czy w przypadku śmierci pracownika, który był uczestnikiem, zawiadamiamy towarzystwo finansowe, firma w aplikacji wysyła rezygnację za tego pracownika, czy robię to na to jakąś notatkę. Pani Aniu, jeżeli pracownik umiera, to my musimy go, że tak powiem, raz, że przestaje być naszym pracownikiem, przestajemy odprowadzać składki, zawiadamiamy instytucję finansową, natomiast co dalej, o tym mówi przepis i to prawni spadkobiercy zwracają się do instytucji finansowej po środki, bo one są dziedziczone. Oczywiście, że, ale to wasze systemy kadrowo RP-owskie są do tego przygotowane, na pewno gdzie się zaznacza, czy śmierć pracownika jest równoznaczna ze zwolnieniem, znaczy rozwiązaniem umowy o pracę, tak? I pewno inne konsekwencje, tam nie wiem, ta ewentualna odprawa pośmiertna, czy uruchomienie ubezpieczenia, to w zależności jak pracodawca miał to ogarnięte, też przy okazji to ogarniamy, więc jeżeli pracodawcy mają problem z tymi odprawami pośmiertnymi, jak tego uniknąć, to też można do nas ich kierować, więc w momencie śmierci rodzina pracownika, znaczy spadkobiercy prawni powinni zwrócić się do instytucji finansowej i tam załatwiają wszystkie formalności, a my tylko zgłaszamy taką sytuację, bo wiadomo, że on przestaje być członkiem PPK, nie przez rezygnację, tylko poprzez śmierć, no i przestajemy odprowadzać za niego składki. W przypadku wątpliwości, bo inna może być technologia w różnych instytucjach finansowych, bo mają różnych agentów transferowych, można najprościej zadzwonić do agenta transferowego i powiedzieć, mamy śmierć pracownika, czy potrzebujecie dla tej instytucji jakiś dokument, czy wystarczy adnotacja w systemie, czy w ogóle po prostu wstrzymujemy płacenie składek, i to jest koniec, a rodzina pracownika sobie sama już załatwia kwestię dziedziczenia środków. W aplikacji, no czy pani Aniu, w niektórych aplikacjach się zaznacza, w niektórych nie. Jak ja analizowałam różnice w tych aplikacjach, to niektóre aplikacje chciały na przykład, żeby umieszczać pracownika z zerową składką, inne aplikacje nie chciały, aby umieszczać pracownika z zerową składką. Ja myślę, że tak, najprościej dla świętego spokoju, maila na kontakt, mamy śmierć pracownika, czy wymaga to adnotacji w aplikacji. I macie, przyjdzie odpowiedź, macie podkładkę, czy było to potrzebne, czy nie. Na pewno wstrzymujemy płacenie składek, co jest oczywiste. Oczywiście, że jeżeli jeszcze mamy zaległą, i tu właśnie nie wiem, musiała sprawdzić, ale to możemy zrobić takie szkolenie, co w przypadku śmierci, i w przypadku dziedziczenia, i w przypadku odchodzenia pracownika, ten aspekt, tak jak tu mamy w przypadku przychodzenia, dlatego że w przypadku śmierci nie do końca pamiętam, jak było z tymi ostatnimi wynagrodzeniami. Ostatnie wynagrodzenie nie jest już wypłatą wynagrodzenia, tylko już jest, a przysługuje, więc na bazie dziedziczenia środków no, trzeba to wynagrodzenie komuś wypłacić, więc to by trzeba było jeszcze sprawdzić. No właśnie, dokładnie, ma Pani rację, Pani Aniu. Więc tutaj te rzeczy są, no pewno dzisiaj nie ma specjalnie tych przykładów dużo, ale możemy przygotować odejście pracownika, takie szkolenie, taką konsultację i przy odejściu uwzględnimy i zwolnienie, i jak to było, powrót z macierzyńskiego, powrót z wychowawczego od razu na zwolnienie, bo tak często też jest, i śmierć pracownika, czyli taki elementarz, co jak żegnamy się definitywnie. Dobra, czy są jeszcze pytania do tego tematu? Pani Aniu, będziemy tradycyjnie ostatni poniedziałek miesiąca, żebyście Państwo gdzieś tam zawsze pamiętali, u nas wtedy na stronie wisi i tytuł, i możliwość zapisania się na linka. Staramy się Państwo wysłać, jeżeli wyraziliście zgodę na komunikację elektroniczną,
to staramy się wysłać zawsze mailing, tak? Staramy się w tytule pisać słowo BU, że jak chcecie sprawdzić, czy w waszych szalonych skrzynkach jest coś od nas, to wklepujecie filtrację BU w temacie i wyskakują na maile, wam maile od nas, także żeby łatwo było nas znaleźć. Ale ostatni poniedziałek miesiąca, a teraz już po tym, po autozapisie, możemy przejść na to raz w miesiącu spotkania. Zawsze będziemy jakiś temat, który Państwa dręczy, męczy, poruszać. Jeżeli macie pomysł na temat, z którym sobie nie dajecie rady, to bardzo proszę o informację, wówczas my to przygotujemy. Tak jest, miłego weekendu majowego, jeszcze parę dni i zaczynamy. Państwu też życzę w takim razie, jeżeli nie ma pytań, to bardzo dziękuję. Udało nam się 38 minut, super fajnie. Link do nagrania, prezentacja, wszystkie dokumenty 4, 5, 10, 11, 12 z wykazem dokumentów wysyłam i z tą ściągą również, tak żebyście Państwo mogli sobie swobodnie po tym temacie działać, a jak będzie pytanie, problem, dzwonić, mailować, smsować. Do zobaczenia, dziękuję, do widzenia.